A teraz Klub Senior Plus w Sędziszowie. Gmina Sędziszów. Klub Senior Plus Sędziszów powstał w 2021 roku. Od lutego 2022 roku trwają w klubie zajęcia Zumba Gold. Wow. Tak, właściwie ten występ będzie promocją zumby. Byłem u dentysty kiedyś i mi zrobił zumby. Zajęcja prowadzi licencjonowana instruktorka Monika Putowska-Kulińska, a dzisiejszy występ jest pierwszym, ale zapewne nie ostatnim. Zumba Gold to zajęcia skierowane do osób starszych, oparte na prostych choreografiach, głównie do muzyki latynoamerykańskiej, ale nie tylko. O czym za chwilę się Państwo przekonacie. Na tych zajęciach najważniejsza jest zabawa, przy okazji ćwiczymy ciało i umysł, dbamy o kondycję, dobre samopoczucie i pamięć. A jak mniemam pani w tych leginsach, w tym ciekawym kolorze włosów, to pani Monika Putowska-Kulińska, instruktor, wielkie brawa za to, że zaraziła pani tych fantastycznych seniorów zumbą Gold. O, proszę. Dzień dobry, kochani państwo. Bardzo się cieszymy, że możemy przed wami wystąpić i oczywiście zapraszamy was do zabawy, okej? Okay? Możecie na siedząco, na stojąco, rączkami, nogami, przede wszystkim uśmiechem, dobra zabawa. Zapraszamy, będziemy zaszczyceni. Czyli próbujemy robić to, co wy. Tak. Super. Gotowi? Tak. No to robimy. No to robimy. Nastroić? Tak, trzeba się nastroić. New York! Chodzimy 2 godziny. No i pięknie!
A szczególne brawa dla tych mężczyzn za to, że się nie wstydzicie tak tańczyć. Ja 3 razy odmawiałem taniec z gwiazdami. Szkoda, szkoda. Bardzo szkoda. Wszystko. No coś pięknego! Coś... I w ogóle brawa dla tej pani instruktor za to, że pani zaraziła tych seniorów tym pięknym, nie wiem jak to nazwać, tańcem, chodzeniem, ruchem. Ruchem. Ruchem, tańcem. Ruchem. No, ale powiem tańcem. Państwu, że myśmy kiedyś występowali z Iwoną Pawłowicz. Tak. I ona powiedziała kiedyś tak, jak ludzie stali, powiedziała: za chwilę pokażę państwu krok, to pół wsi się zleciało. Dobrze, bardzo. Jeszcze macie coś za nadrzu? O, to fajnie. Sędziszu, Klub Senior Plus, podkręcamy tempo. Na tej zielonie, nie wiem, czy ktoś powie śpiewa.
Dziękujemy bardzo, pięknie! Coś pięknego, a od pana nie mogę oczu oderwać. Kurczę. A pani instruktor, jaki pani ma tatuaż. Ty, jak ta twoja koleżanka, co? Moja koleżanka, jak miała 18 lat, to sobie na pupie zrobiła tatuaż. Różyczka, nie? Różyczkę, tak. W tej chwili to jest tak od dupno kapusta. Cicho. Tak jej troszkę urosło.